Podoba ci się w Toussaint? Krajobrazy są piękne, a miasteczka urokliwe, bez dwóch zdań. Ale? Ale to południowe słońce niezbyt współgra z moją garderobą. Krótko mówiąc, ugotować się można w tej czerni. A, może powinnaś rozważyć inne zestawy kolorów. Na przykład izabelinkowy i groszkowy. A perfumy wydestyluję z brukwi i stokrotek. Myślę, że po prostu będę się trzymać cienia, a ty będziesz przynosił mi słodzone napoje. W regularnych interwałach. Czego tylko sobie zażyczysz. To co? Pogadamy później? Pewnie. Nigdzie się stąd nie ruszam. Zaraza. I co pas? Przelazł przez mur? Zręczna bestia. Triss? Powinienem z nią porozmawiać. Witaj, Triss. Geralt? Co ty tutaj robisz? Rozmyślałam o nas. Szukam... Nie jestem Yennefer Geralt, ale mogę być jak ona. Więc? Co myślisz? Triss, przestań! Nie kochasz mnie. Uświadom sobie jedno słowo i zawyjesz z bólu. Kim jesteś? Jestem twoim koszmarem. Musisz mi wyjaśnić, co tu się dzieje.
nie jestem w nastroju na żarty. Planowałem Zirel zabić szybko, bezboleśnie, ale teraz chyba sobie nie odmówię przyjemności. Coś ty za jeden. To koniec, Geralt. Chyba mi do reszty odjebało. Vesemir. Wyciągnij miecz, Geralt. Uprzedzałem cię, że sikanie pod wiatr bywa opłakane w skutkach. Tym razem wysikałeś się na tornado. Jeśli zrobisz coś głupiego, posmarują ci twarz miodem i wsadzą w mrowisko. A ty będziesz wył tak głośno, że usłyszą cię nawet jeźdźcy burzy. Jesteście duchami? Precz stąd, bo zabiję. Regis! Przykro mi, przyjacielu. Witaj, Geralt. Pamiętasz mnie? To twoja robota? Podoba ci się? Oszalałeś? Przecież jesteś po odwyku. Jako światły człowiek na pewno wiesz, że każda umowa zawiera tak zwane kruczki. Drobne zapisy, które jednak wpływają na ostateczną treść kontraktu. Spierdalaj. No i po wszystkim. Usyłkok, jego klasę ła, ale pifnie. Szelgoni amonike, ara, snedy, man amaranlej, asauznan falafasztamasz dachsunan. Marnujesz mój czas. Zaraza, co za sen. Wyjdę na świeże powietrze. List? Regis, próbuję tylko uniknąć walki, żeby ją uchronić. Dobra, powinienem odwiedzić sierociniec. Jeżeli ona tam jest, znajdę ją.
Oriana? No chodź. Kim ty do kurwy jesteś? Jestem zwykłym podróżnym. Akurat tędy wypadła mi droga. Po prostu obierzę świat. A te dwa miecze na twoich plecach? Chyba umiesz nimi machać. W takim razie wejdź. Mamy pewne sprawy do omówienia. Szukam rodowłosej kobiety. To ciekawe. Ponieważ my też chcemy ją poznać. Dlaczego jej szukasz? Nasz herszt ma do niej kilka pytań dotyczących sierocińca i dzieci. Sierociniec został zaatakowany i prawie żadne dziecko nie przeżyło. Prawie. Dobrze powiedziane. Bo jednak któryś żyje i wiemy, że Oriana również przeżyła. Ale ona nie chce tu przyjeżdżać. Więc coś tutaj nie gra. Jest nas niewielu, ale pilnujemy miejsc, w których bywała. Może mógłbyś nam pomóc, a wtedy nasz herszt, baron Edward, sowicie cię wynagrodzi. Oriana was zabije. Jest potworem, nie człowiekiem. I tylko ja mogę wam pomóc. A to oznacza, że potrzebuję więcej informacji. Nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania. Porozmawiaj o tym z naszym hersztem. Dlaczego tak bardzo interesujesz się dziećmi? Zapytam grzecznie jeszcze raz, a wtedy ty równie grzecznie mi odpowiesz. Zobaczcie no, chłopaki, ta przybłęda wydaje nam rozkazy. Niech zna swoje miejsce. Spuścić mu w pierdol! Nogi ci połamiemy, przybłędo! No chodź. Odpowiesz mi? Baron nie będzie zadowolony. W porządku, powiem ci wszystko. Kilka lat temu nasz herszt, baron Edward, odwiedził Toussaint, gdzie spotkał piękną dziewczynę. I urodził im się chłopczyk. Baron wyprawił się z nami w odległe krainy, gdzie zdziesiątkowały nas bataliony Nilfgaardczyków. Cóż, nie mogę powiedzieć, żeby jakoś szczególnie ją kochał. Inaczej by jej tu nie zostawił.
jednak niedawno stwierdził, że musimy ponownie odwiedzić Toussaint. Po przyjeździe tutaj dowiedzieliśmy się, że rok temu zmarła na jakieś choróbsko, a chłopca wysłano do sierocińca, do tej całej Oriany. Ale nie udało nam się znaleźć ani chłopca, ani Oriany. Po ataku wampirów sierociniec opustoszał. Pozostały tylko ruiny i stos dziecięcych zwłok. Baron był wzburzony, ale potem dowiedzieliśmy się, że Oriana żyje i ma się świetnie. Ludzie widzieli ją na mieście z małym chłopcem. Baron jest przekonany, że to jego syn i za wszelką cenę chce znaleźć tę kobietę. Jednak ona jest nieuchwytna. Wszyscy ją znają, ale wydaje się, że nikt nie wie, gdzie ona jest. Więc podzieliliśmy się na grupy i obserwujemy miejsca, w których może się pojawić. Szczerze mówiąc, jestem już zmęczony siedzeniem tutaj i czekaniem, więc byłbym wdzięczny, gdybyś znalazł sposób, żeby nam pomóc. Teraz rozumiem. Dobrze, pomogę. W takim razie powinieneś porozmawiać z baronem. Gdzie go znajdę? Rozbiliśmy obóz nad brzegiem jeziora znanego jako Siet Legat w pobliżu starożytnego amfiteatru. Zobaczę, co da się zrobić. Interesujące. Syn bandyty w szponach wampira. Co ty tam mamroczysz? Idź i porozmawiaj z baronem. Teraz wolno. Stać! Czego tu szukasz? Jestem Wiedźminem. Twoi przyjaciele mnie przysłali. Mam interes do barona. W porządku. Baron jest teraz w Beauclair. Niedługo powinien wrócić. Poczekaj na niego. Witaj, baronie. Jakieś wieści? Gdzie jest Alfred? Nie żyje. Oriana go zabiła. Co? Ale jak to? Powiedz mi, co się stało. To nie jest zwykła kobieta. Może to wiedźma albo jakiś potwór? Sam do końca nie wiem. Zaraza. A to kto? Wiedźmin? To przeznaczenie musiało cię do nas przysłać. Właściwie to byli twoi przyjaciele. Jestem Geralt. To słynny Geralt z Rivii. Nie inaczej. No, tak. A ty? Mam na imię Edward. Dbam o tych tutaj dżentelmenów. I niby czym różniliście się od pospolitych bandytów?
Nie bądź uprzedzony, Geralt. Nie rabujemy i nie zabijamy niewinnych. Nie wierzę w to, ale jestem tutaj z powodu Oriany. Oczywiście. Ta kobieta ukradła mi coś bardziej cennego. Dlatego chciałbym skorzystać z twoich usług, Wiedźminie. Zabij tego potwora i odbierz to, co do mnie należy. Dziecko? Cóż, powinienem się spodziewać, że już to rozgryzłeś. Czego innego spodziewać się po Wiedźminie? Moi ludzie już opowiedzieli ci o chłopcu? Nie. Trudno w to uwierzyć, biorąc pod uwagę wszystkie dziwne historie, które o mnie krążą. To nie ma znaczenia. Opowiem ci, jak było naprawdę. Wiedźminie, czy kiedykolwiek kochałeś kogoś tak prawdziwie? Tak, kochałem. Możemy już przejść do rzeczy? Kochałem kiedyś kobietę. Urodziłem się nikim, ale zawsze umiałem posługiwać się mieczem. Po moich wyczynach w walce książę Toussaint pasował mnie na rycerza. To był niezwykły spektakl. Cała szlachta chciała poznać nisko urodzonego rycerza. Tak ją poznałem, tę jedyną, której nie zaprzątało głowy moje pochodzenie. Kochaliśmy się. Mieliśmy syna i byliśmy szczęśliwi przez pewien czas. Dopóki nie rozeszła się wieść o tym, że urodziła Benkarta prostaczkowi. Tej nocy uciekłem z Beauclair i poprzysięgliśmy sobie, że powie, iż dziecko zostało poczęte wbrew jej woli. Złamała naszą przysięgę i rodzina szybko popadła w niełaskę. Stracili wszystko. Przeze mnie. Kilka miesięcy temu otrzymałem wiadomość, że ciężko zachorowała, a nasze dziecko trafiło do sierocińca. Nie powinienem zostawiać jej samej w tym przeklętym mieście. Po latach użalania się nad sobą, w końcu zamierzam postąpić zgodnie z jej wolą i zająć się naszym synem. Co powiesz, Wiedźminie? Przyjmiesz zlecenie i zwrócisz mi syna? Nie pracuję dla bandytów. Nie jesteśmy zwykłymi bandziorami, ale to nie ma znaczenia. Proszę cię o pomoc jako ojciec i obiecuję sowicie cię wynagrodzić. Nie chcę waszych pieniędzy. Walczysz w szczytnym celu. Jeżeli zwrócisz mi mojego chłopca, znajdę sposób, żeby się odwdzięczyć. Potrzebuję więcej informacji. Twój przyjaciel, co się z nim stało? Zaczęliśmy się pod posiadłością Oriany. Alfred i ja otoczyliśmy ją bez możliwości ucieczki. Zapytałem, co zrobiła z moim synem. Odburknęła tylko pogardliwie, więc Alfred wskazał na swoje ostrze. W mgnieniu oka zniknęła, a Alfred... Cały byłem w jego krwi. Naprawdę nic nie mogłem zrobić. Jakie stworzenie byłoby zdolne do czegoś takiego? Cóż, to musi być jakiś rodzaj wampira. Wampira? Geralt, czyli życie mojego syna wisi na włosku. Jesteś moją jedyną nadzieją. W porządku. Spróbuję ją znaleźć. Pamiętaj, Geralt. Chłopcu nie może stać się krzywda.
paskudny. Rozejść się. Jestem wiedźminem. Muszę zbadać ciało. Frej, niech będą dzięki, że cię nam zesłała, wiedźminie. Obiło mi się o uszy, że strażnicy szukają Oriany. Wierzę, że złapią tego potwora, czy czymkolwiek ona jest. Gardło rozerwane ugryzieniem. Rozstaw szczęki jak u człowieka. Przecięta tętnica. Wykrwawił się prawie natychmiast. Ziemia zbryzgana krwią w promieniu kilku stóp. Sporo tego. Zapach perfum jest bardzo wyraźny. Chyba przez tę walkę z wampirami taki się głodny. Ślady kopyt. No! Ślady stóp, wąskich, kobiecych. Tutaj kobieta zawróciła. Myślę, że szukała Regisa, ale dawno go tu nie było. Ślady się urywają. Rybacy mogą coś wiedzieć. Jak tam? Biorą? Biorą lepiej, kiedy pada.
Widziałeś może rudowłosą kobietę? Niedawno wypłynęła stąd łódką. Może, może nie. Może trochę drobnych pomogłoby mi rozjaśnić umysł. Chcę pomóc tej kobiecie. Może jej grozić niebezpieczeństwo. Uwierzyłbym ci, gdybyś miał na plecach torbę z ziołami zamiast tych ostrze. Dużo sobie zaśpiewałeś. Za dużo. Może jednak pomożesz mi bezinteresownie. Tak, z dobroci serca. Tak jest. Pomogę. Z dobroci serca. Dobrze. Słuchaj. Kobieta przyszła z tamtej strony, od cmentarza. Zapłaciła okrągłą sumkę, żebym przeprawił ją przez rzekę. Była nerwowa i brudna, ale nie zadawałem pytań. Wysadziłem ją w pobliżu kuroliszka. Zeskoczyła z łodzi, bez słowa. Dzięki za pomoc. Powodzenia. Trop jest świeży. Ślady prowadzą do tego domu. Oriana?
A ta wygląda na zamieszkaną, chociaż nie ma znaków życia. Chyba się rozejrzę. Zapach perfum jest bardzo wyraźny. Agneta? Co ja zrobiłam? Dziewczynka ma podwyższone tętno. Najwyraźniej straciła sporo krwi. Twierdzisz, że upadła i sama się zraniła. Coś w tym stylu. Proszę mi powiedzieć, wyzdrowieje? Obawiam się, że te rany są poważne. Jednak może odzyskać pełnię sił. Musi się nawadniać i leżeć w łóżku. Dziękuję, doktorze. Proszę na nią uważać. Następnym razem mogłaby zginąć. Interesujące. Waha się, jakby przeżywała jakiś wewnętrzny konflikt. Muszę się ukryć. Zobaczymy, jak się sprawy mają. Dobra dziewczynka. No, jesteśmy. Dzieci, wydaje mi się, że jest coś, czym muszę się zająć. No dalej, Nilan. Zacznijcie z Agnetą szykować kolację. Niedługo wrócę. Wilki śpią mocno, że aż strach. I tylko ty nie śpisz, duszko ma. Boisz się noc, nic złych wietrzyc i zjaw. Ładna melodia, tylko strasznie smutna. Ludzie o niej zapomnieli. Mają inne rzeczy na głowie. Na przykład mnie? Zabiłaś człowieka, który chciał zwrócić ojcu syna. Cóż, groźba miecza nie zawsze wyzwala we mnie to, co najlepsze. Słusznie, ale dzieci, nie możesz ich dalej wykorzystywać jak bydła. A kim ty właściwie jesteś, żeby mnie pouczać? Wiem, jak to może brzmieć, ale chcę ci pomóc. Natknąłem się na coś ciekawego u ciebie w domu. Więc węszyłeś wokół mnie. Czy ja cię aż tak intryguję, Wiedźminie?
Oriana, twój sierociniec został zniszczony. Próbujesz go odbudować, ale znowu możesz wszystko stracić. Mam wrażenie, że nie uważasz już tych powtarzających się okoliczności za drobne niedogodności. Więc przeczytałeś kilka bezsensownych opinii i teraz wydaje ci się, że mnie rozumiesz? Może cię nie rozumiem, ale wiem jedno. Nie musisz pić ludzkiej krwi. Co za nonsens, Wiedźminie. Czy muszę ci przypominać, kim jestem? Picie krwi jest niezbędne, abym mogła przetrwać. Nie możesz mi pomóc. Nikt nie może mi pomóc. Ja mogę nie być w stanie, ale nasz wspólny znajomy może to zrobić. Spójrz na to. Regis, Regis. Elokwentny jak zawsze. Picie krwi jako akt niezbędny do przetrwania to tylko mit. Ciekawe. Chyba jest pewien. Cóż, przypuszczam, że byłby zdenerwowany, gdybyśmy się pozabijali. Prawda? Nawet jeśli mnie zabijesz. Wieśniacy, rycerze i inni wiedźmini zawsze będą cię ścigać. I dobrze o tym wiesz. Nie masz pojęcia, jak to jest nieustannie walczyć o przezwyciężenie głodu, natury. Jednak... daj mi chwilę. Ten, kto pochodzi z Garasham, musi być silny duchem, miłosierny i szlachetny. Naprawdę, Regis? Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, byłeś bardzo dumny z atakowania tych słabych, bezbronnych ludzi. A teraz wszystko się zmieniło. Może po tych wszystkich stuleciach wreszcie nadszedł czas. W porządku, Regis. Podjęłam decyzję. Przysięgam już nigdy więcej nie pić krwi. Mogę ci zaufać? W przeciwieństwie do twojego gatunku, Wiedźminie, zwykliśmy dotrzymywać obietnic. W porządku, ale musisz natychmiast opuścić Toussaint. Strażnicy cię szukają. Przypuszczałam, że to nieuniknione. Opuszczę to miejsce. Dokąd się udasz? List, który mi dałeś, był przeznaczony nie tylko dla ciebie, Geralcie. Widzę. W takim razie powodzenia. Zabiorę swoje kosztowności i pożegnam się z dziećmi. Zaczekaj tu na mnie, biały wilku. Zaraza, porobiło się. Co się stało, Wiedźminie? Stchórzyłeś? Dlaczego pozwoliłeś jej odejść? Wbrew pozorom nie na każdego potwora rzucam się z mieczem. Z niektórymi wystarczy porozmawiać. Gówno prawda! Zapłaciłem ci za jej zabicie. Ale zmieniłem zdanie. Nie muszę ci się tłumaczyć. Co zrobiłeś z moim synem? Mój syn nie żyje, pani. Jednak jesteś kłamcą i tchórzem. Najpierw zajmę się tobą, a potem sam zapoluję na tę sukę. Zabić go!
siłę, wiedźmin! Sam się prosisz. O co chodzi? Wiedźmin zabijający człowieka w obronie potwora. Przyznaję, jestem pod wrażeniem. Nie miałem innego wyjścia. Dobrze mi się wydaje, że ten kłopotliwy baron Edward obiecał ci niezłą sumkę. Trzymaj. Żeby wszyscy zleceniodawcy byli tacy hojni. Powodzenia. Geralcie z Rivi. Żegnaj, Oriano. Zajmij się nimi, Barnabo Bazyli. Och, z wielką przyjemnością. Proszę za mną. Na przykład mnie? Już czas. Cóż, żaden wiedźmin nie umarł we własnym łóżku. Nie będziesz wyjątkiem.
dawniej. Żaden wiedźmin nie zrobiłby tego za żadne pieniądze. Czasy się zmieniają. Jak długo tu jest? Około godziny. Widziałem, jak rozmawiali. Hej, Wiedźminie! Ty żyjesz? Tak jakby. Od razu lepiej. Miło mi to słyszeć. Dostała to, na co zasłużyła. A teraz powiedz mi, gdzie jest mój syn? Dzieci są w tym domu. Dziewczynka i chłopiec. Cali i zdrowi. Dzięki Bogu! Mój syn jest cały! A co z dziewczynką? Zaopiekujesz się nią? W porządku. Zrobię to. Mam taką nadzieję. Według mnie nie powinny tego widzieć. Chciałbym, żeby Nilan mógł poznać prawdziwą mamę, Geralcie. Wygląda na to, że tutaj nasze ścieżki się rozchodzą. Wiem, że nie interesują ci moje pieniądze, ale mam inny pomysł. A to niespodzianka. Otrzymałem go od Margot, matki Nilana. Jest potężny, choć smutek odcisnął na nim swoje piętno. Zajmij się tym, w jej imieniu. Dziękuję. Bywaj. Ładnie tu. Mnie też chyba przyda się odrobinę odpoczynku.
Posiedźmy, przyjacielu, posiedźmy. Byliśmy świadkami, a niejednokrotnie sprawcami rzeczy ważnych, doniosłych. Po tym wszystkim chyba należy nam się odrobina wytchnienia.